piątek, 13 października o godzinie 14 miało miejsce uroczyste otwarcie nowego bloku przy ulicy Bukowej 23 na osiedlu Polesie w Kozienicach. Jest to pierwszy od 30 lat blok komunalny wybudowany w naszym mieście. Tym budynkiem robimy krok milowy w komunalnym budownictwie mieszkaniowym. Pamiętam, jak przez lata, być może brak determinacji, brak zrozumienia tego, że nie wszystkich stać na własne mieszkania, nie wszystkich stać na wynajem na zasadach komercyjnych, powodował to, że gmina przez Kozienice przez wiele lat generalnie nie zajmowała się tematem budowania nowych mieszkań komunalnych. Zostając burmistrzem, chciałem tą lukę przynajmniej zacząć wypełniać. I dzisiaj, dzięki działaniom, które podjęliśmy w tej kadencji samorządu, ale też w tej kadencji parlamentu, bo one się uzupełniają, stoimy tutaj przed pięknym, nowoczesnym budynkiem, można powiedzieć pachnącym świeżością i co ważne, pierwszym blokiem mieszkalnym od 30 lat wybudowanym tutaj przez gminę Kozienice. Dla nas jest to historyczna chwila. Historyczna dlatego, że z jednej strony przekażemy zaraz mieszkania pierwszej grupie lokatorów, a po drugie, że tym obiektem wyznaczamy nowe, wysokie standardy komunalnego budownictwa czynszowego. Burmistrz przedstawił też kilka informacji technicznych na temat nowego bloku. 16 mieszkań, garaże podziemne, winda, parkingi również tutaj do dyspozycji państwa, ale także obok parking publiczny realizowany w ramach też tej inwestycji i to, czego nie widać, również w ramach tej inwestycji dociągnięta linia ciepłownicza z miejscowej miejskiej kotłowni, także będziemy też mogli poza tym blokiem ewentualnie podłączać innych chętnych, a to też ma duże znaczenie. Sama inwestycja 7 200 000, z czego 80%, czyli prawie 5 800 000, to jest dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Dopłat. Były też podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w powstanie tej inwestycji, w tym dla parlamentarzystów za pomoc w uzyskaniu dotacji rządowych, dla radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, a także dla wykonawcy, czyli firmy Marbut Marka Żaka. Kiedy pamiętam, kilka lat temu mówiłem o tej inicjatywie, generalnie spotkałem się troszkę z ironią, z niedowierzaniem, nawet ci, którzy uznawali, że te mieszkania są potrzebne, raczej odradzali. Odradzali dlatego, że wieszczyli porażkę, wieszczyli, że to będzie dobry argument, żeby później uderzać w burmistrza czy w radę, że nie potrafią czegoś zrobić. Natomiast tym obiektem udowadniamy, że potrafimy. Patrząc też na ten budynek i patrząc na lokatorów, wiem, że warto. Bo kiedyś pytano mnie, czy warto, bo dużo trudu, dużo wysiłku, dużo nerwów i niepewności. Natomiast wiem na pewno, patrząc na państwa, że było warto podjąć się tej inwestycji. W swym wystąpieniu burmistrz podkreślił też, że to nie koniec inwestycji mieszkaniowych w naszym mieście. 200 metrów stąd projektuje się kolejny już blok na 50 mieszkań. Realizowany w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, czyli spółki założonej przez kilka samorządów, a także podmiot państwowy Krajowy Zasób Nieruchomości, na który też z funduszy rządowych pozyskaliśmy 3 miliony dotacji. W tym roku skończymy projekt, w przyszłym ruszy budowa i nabór na najemców, ewentualnie właścicieli, bo będzie możliwość wykupienia. I mam nadzieję, że w ciągu 2-3 lat kolejne 50 mieszkań udostępnimy wszystkim chętnym, którzy będą mieli takie potrzeby jak państwo. W gronie przybyłych na wydarzenie gości był m.in. senator, wieloletni marszałek Stanisław Karczewski. Bardzo serdecznie gratuluję panu, panie burmistrzu, wszystkim współpracownikom, radnym, podjęcia się tego wyzwania i takich ambitnych planów. Bo jeśli ktoś ma marzenia, jeśli ktoś ma dobry zespół, to te marzenia można zrealizować. Niezwykle cieszę się, że państwo dokonaliście tego pierwszego, można powiedzieć, milowego kroku. To bardzo odważnego, ambitnego, ale udało się. Udało się państwu i bardzo serdecznie gratuluję. Gratuluję jeszcze raz panie burmistrzu, państwu, wszystkim tym, którzy brali udział w konstruowaniu tego planu inwestycji.
Gratuluję mieszkańcom. Też jestem przekonany, że będziecie Państwo i zadowoleni, i szczęśliwi, że będziecie stanowili dobrą wspólnotę mieszkańców, o czym mówił pan burmistrz. Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie kluczy pierwszym lokatorom i to, na co wszyscy czekali, czyli zwiedzanie tego nowoczesnego budynku. W uroczystości oprócz burmistrza Piotra Kozłowskiego i marszałka Stanisława Karczewskiego udział wzięli także zastępcy burmistrza Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski, sekretarz Sylwia Wąsik, skarbnik Monika Makulec-Sobota, radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Rafałem Suchermanem.